Czy nastąpił przełom w sprawie zaginionej przed 12 laty w Gdańsku Iwony Wieczorek? Prokuratura Krajowa nie odpowiada jednoznacznie, bo jak przekazał nam jej rzecznik, może potwierdzić jedynie, że doszło w tej sprawie do przesłuchania mieszkańca Chorzowa. Ten miał rozpoznać się na opublikowanym w miniony weekend przez policję filmie i zgłosić do chorzowskiej komendy. W związku z tym apelem sobotnim policji do komisariatu policji zgłosił się mężczyzna, został przesłuchany w ramach tych czynności. Na tym te czynności zakończono, tak więc to wszystko, co możemy powiedzieć, to jest z uwagi na dobro prowadzonego postępowania szersze informacje nie przekazujemy. W sobotnim apelu policja prosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyzny, którego poszukiwała od kilku lat jako tego, który w dniu zaginięcia miał iść za Iwoną Wieczorek i został uchwycony przez kamerę monitoringu.